Niech będzie popolony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. We are here in the name of the Father and of the Son stajemy tutaj w imię Jezusa, of the Holy Spirit. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. We clap for the Lord who is with us and we welcome him, we wave. Zaklaszczmy Panu, który jest z nami, powitajmy Go, pomachajmy naszymi rękami. Dziękujmy Mu. Próbowałem usłyszeć słowa. In most cases, we the Catholics are used to the priest or is leading us. W większości przypadków my katolicy przyzwyczailiśmy się do tego, że to księża zawsze nas prowadzą. And the prayers that are written. I przyzwyczailiśmy się do modlitw, które są spisane na piśmie. Our heart is being renewed. Nasze serce się odnawia, so that we are able to speak to God personally. Tak, że możemy mówić do Boga w sposób osobisty. That's why what we were leading to yesterday evening. To jest właśnie to, do czego prowadziliśmy wczoraj, was wczoraj wieczorem. That after we noticed that the Lord to whom we addressed our worship and praise and our joy of being healed and delivered. Mianowicie potem, gdy zwróciliśmy się do naszego Pana, wyrażając naszą radość za to, że zostaliśmy uzdrowieni, dotknięci przez Niego. We wanted to thank Him with our hearts. Chcieliśmy, kiedy zobaczyliśmy, że On nas uzdrowił, chcieliśmy podziękować Mu z naszych serc. And some of you might, by the way, have been scandalized by a lot of noise. I tak przy okazji może niektórzy z was zgorszyli się tym hałasem. Especially from me. Szczególnie hałasem ode mnie, z mojej strony. Let's see what the Bible says about this. Posłuchajmy, co Biblia mówi na ten temat. Here it is saying Psalm 105. Psalm 105. Give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Let the whole world know what He has done. Psalm 105? 105. From the very start? Yes, verse 1. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów. Sing to Him, yes, sing His praises. Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. Tell everyone about His wonderful deeds, exalt in His holy name, exalt in His holy name. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech się weseli, weseli serce szukających Pana. So exalt is what was happening now. A więc tego właśnie doświadczaliśmy przed chwilą, tego wesela. Rejoice, you who worship the Lord. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Search for the Lord, for His strength, continually. Seek Him. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Remember the wonders He has performed, His miracles and the rulings He has given. Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach z ust Jego. You children of His servant Abraham, you descendants of Jacob, His chosen ones. Potomstwo Abrahama, Jego słudzy, synowie Jakuba, Jego wybranicy. So you can go and it's a long psalm and about praising the Lord. Jest to długi psalm, który mówi właśnie o wychwalaniu Pana. Psalm 106. Give thanks to the Lord, for He is good, He is faithful,
Love endures forever. Psalm 106. Chwal Cię Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Who can list the miracles of the Lord? Who can ever praise Him enough? Któż zdoła opowiedzieć dzieła potęgi Pana, wypowie wszystkie Jego pochwały. There is joy for those who deal justly with others and always do what is right. Szczęśliwi, którzy przestrzegają przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe. Psalm 107. Psalm 107. Give thanks to the Lord, He is good. His faithful love endures forever. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Has the Lord redeemed you? Then speak it out. Niechaj to mówią odkupieni przez Pana. Tell others, He has redeemed you from your enemies. He has gathered the exiles from many lands. Ci, których wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krajów. Psalm 108. Psalm 108. My heart is confident in you, O God. No wonder I can sing your praises with all my heart. Serce moje jest gotowe, Boże. Zaśpiewam i zagram. So let the instruments wake up. Wake up, lyre and harp. I will wake the dawn with my song. Zbudź się, chwało moja. Zbudź się, harfo i cytro. I will thank you, Lord, among all the peoples. I will sing your praises among the nations. Wśród narodów będę chwalił Cię, Panie. Zagram Ci wśród narodów. For your unfailing love is higher than the heavens. Bo Twoja łaskawość sięga aż do nieba. Your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the highest heaven. May your glory shine over all the earth. A wierność Twoja po chmury. Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię. Now restore your beloved people, answer and save us by your power. God has promised this by His holiness. Aby ocaleli, których miłujesz, wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj. I will divide up Shechem with joy. I will measure out the valley of Succoth. Verse 7. Werset 7, aby ocaleli, których miłujesz. You can imagine all these are praising the Lord and thanking the Lord. Psalm 109. Wszystkie te psalmy wychwalają Pana i Jemu dziękują. A teraz psalm 109. O God, whom I praise, don't stand silent and aloof while the wicked slander me. Nie milcz, o Boże, którego wychwalam, bo rozwarli na mnie usta niecne i podstępne. Psalm 111. Psalm 111. I will thank the Lord with all my heart as I meet with His godly people. Z całego serca chcę chwalić Pana w Radzie Sprawiedliwych i na zgromadzeniu. How amazing are the deeds of the Lord. All who delight in Him should ponder them. Wielkie są dzieła Pańskie, mogą ich doświadczać wszyscy, którzy je miłują. Everything He does reveals His glory and majesty. His righteousness never fails. Majestat i wspaniałość to Jego działanie, a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze. And the psalms always start with praise the Lord, which is the Alleluia. I wszystkie psalmy zawsze rozpoczynają się od oddania chwały Bogu słowem Alleluja. So you can see Psalm 112. Psalm 112 widzimy. How joyful are those who fear the Lord. Szczęśliwy mąż, który boi się Pana. And delight in obeying His commands. I wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Psalm 113. Praise the Lord. Psalm 113. Yes, give praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Blessed be the name of the Lord, now and forever, everywhere. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki. So we come to
We can go on, but let's see one, the last Psalm 150. Moglibyśmy tak iść dalej i dalej, ale przyjrzyjmy się ostatniemu psalmowi, mianowicie psalmowi 150. So God has given us the vocabulary to use. Normally we are empty, we have no words, but the words have been written for us here. Bóg dał nam słowa, którymi się możemy posługiwać, nieważne czy jesteśmy jakby w środku puści. Mamy słowa, którymi możemy się posługiwać. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty power, mighty heaven. Chwalcie Boga w jego świątyni. Chwalcie go na wyniosłym jego nieboskłonie. Praise him for his mighty works. Praise him unequal greatness. Chwalcie go za potężne jego czyny. Chwalcie go za wielką jego potęgę. Very soon we'll be having some horns here. Praise him with blast of the ram's horn. Praise him with the lyre and harp. I teraz róg, dźwięk rogu, który wkrótce zabrzmi. Chwalcie go dźwiękiem rogu. Chwalcie go na harfie i cytrze. With tumblings and dancing, praise him with strings and flutes. Chwalcie go bębnem i tańcem. Chwalcie go na strunach i flecie. Praise him with a clash of cymbals. Praise him with loud clinging cymbals. Chwalcie go na dźwięcznych cymbałach. Chwalcie go na cymbałach brzęczących. Let everything that breathes sing praises to the Lord. Praise the Lord. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Chwała Panu. So all the prayers are here. 150 written prayers. Wszystkie modlitwy są tutaj. 150 zapisanych modlitw. We need to get used to that vocabulary which God gives to us. Musimy przyzwyczaić się, przyswoić sobie słownictwo, które dał nam Bóg. And in the whole of the Old Testament there's those songs. I w całym Starym Testamencie mamy te pieśni. And the New Testament. A w Nowym Testamencie the revelation. Objawienie. The prayer said, for instance, chapter 19, Revelation. W Apokalipsie Świętego Jana, dla przykładu, rozdział 11. I heard what sounded like a vast crowd in heaven shouting. Shouting. Revelation chapter 19. Apokalipsa Świętego Jana, rozdział 19. They were shouting. Potem usłyszałem jakby głos donośny wielkiego tłumu w niebie mówiący Alleluja. Oni krzyczeli, wznosili okrzyki. So the Lord guides us on how to praise him. Tak więc Pan nas prowadzi, w jaki sposób mamy go uwielbiać. And why should the angels and the saints be shouting in heaven? Doesn't God hear? Dlaczego święci aniołowie mają wykrzykiwać w niebie? Czyżby Bóg nie słyszał? It's the fullness of joy. Tu chodzi o pełnię radości, which took up King David. Która podniosła, uniosła króla Dawida. King David experienced the love of God. And his heart was so much beating with the love. Król Dawid doświadczył radości i jego serce biło tą miłością. Maybe you can bring that lady to us. Please prosimy, come here. Proszę przyprowadzić tą panią tutaj do nas. Come here, madam. Niech pani podejdzie. Yes. We thank the Lord that you are praising the Lord right now. Dziękujemy Panu za to, że Pani teraz chwali Pana Boga. Now you're going to no, you can go and just sit down and cool down. God loves you. Let's clap for this lady who is being transformed by the love of God. Doświadcza przemiany. Może teraz Pani pójść na swoje miejsce, usiąść i się wyciszyć. Yes. Maybe you want to sit here. Come and sit. Może here. Tutaj niech pani usiądzie z boku, tak? Jakbyśmy yes, mogli prosić. We love you. Kochamy ciebie. And your life. And
You can't believe it, but your life will never be the same. There is a lot of change. Trudno jest to ci może przyznać, przyjąć, ale twoje życie ulega przemianie. Nigdy nie będzie już takie samo. And it has not been easy, but the Lord is touching you in the way you is really shaping you. Nie jest to dla ciebie łatwe, ale Pan Bóg ciebie dotyka, kształtuje ciebie. So now, yeah, okay, yeah. Dobrze. Maybe you want to prostrate there. Just go and prostrate before the Blessed Sacrament. Może proszę podejść pod Najświętszy Sakrament. Surrender to Him. I proszę się oddać Jemu. Thank you. Dziękuję. So the shouting, as long as it's shouting and it's a good melody, you can shout. I te krzyki to nie jest jakieś złe zachowanie. Możemy wykrzykiwać naszą chwałę. And people will come to see what has happened. A ludzie będą przychodzić, żeby zobaczyć, co takiego się dzieje. So there is going to be a time when people, the dzieci, then the teenagers, then the young adults, and then the young women and men who have just married with their little children. I nadejdą czasy, kiedy dzieci, młodzieńcy, młode kobiety i mężczyzny, które dopiero co zawarły małżeństwo, a potem ich dzieci. And then those who are in 40s, the women who are 40. A następnie kobiety około 40. By the way, women, when you become 40, you understand that's why you want to dress up like your daughters. It is a teenage again returning. A tak przy okazji, 40-latki, znowu chcecie się ubierać tak jak swoje córki. Niejako znowu stajecie się nastolatkami. That's our growth. So you want to dress up, you want to be very smart. Na tym polega nasz rozwój, wzrost. Chcecie się ładnie ubierać. And watch out, husbands, when your wife becomes 40, needs a lot of attention. You must be very, very close to that woman that time. He needs you very much, more than ever. I uważajcie, mężczyźni, kiedy wasze żony osiągają 40, one potrzebują bardzo dużo uwagi z waszej strony. Musicie być bardzo blisko nich. And women, be careful when your husband becomes 50. He wants to see whether he's so young. He will work on his hair, wash the car, everything clean, and want to see whether the young people love him. I uważajcie, kobiety, kiedy wasz mężczyzna, kiedy wasz mąż osiągnie 50, to chce czuć się młodo, będzie sobie cały czas poprawiał fryzurę, mył samochód i będzie patrzył, czy młodzi ludzie go lubią. So he wants very, very smart, everything smart. On pragnie być cały elegancki, chce, żeby wszystko wokół niego było eleganckie. It's not time for quarrels. He wants when he comes home there is peace, there is joy. To nie jest czas na kłótnie, kiedy on wróci. To musi być pokój, musi być radość. And children, you are great apostles in the family for bringing out that joy. A dzieci, wy jesteście niesamowitymi apostołami w waszych rodzinach. Macie przynosić radość. So we have very little time today. Mamy dzisiaj bardzo mało czasu. We have begun the journey. Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę. When the Spirit of the Lord is upon us. A gdy nad nami jest Duch Pański. Not that the Spirit of the Lord is not in us. Tu nie chodzi o to, że Duch Pański nie jest w nas. Jesus had the Spirit within him. Duch Jezusa, jego serce w nas przebywa. The Spirit of a mission. Ale tutaj chodzi tak naprawdę o ducha misji. The Lord has a mission for you. Pan ma each dla ciebie misję. Individually. Misję do wypełnienia. Dla każdego z nas osobno, indywidualnie. Not outside the church, inside the church. Ale nie chodzi tutaj o misję poza Kościołem. Chodzi o misję w Kościele.
It's not the time now to divide God's people. To nie jest teraz czas, aby dzielić lud Boży, dokonywać w nim podziałów. It is time of uniting people. The Catholic Church must be more and more united. To jest czas, kiedy ludzie winni się jednoczyć i Kościół katolicki musi coraz bardziej się jednoczyć. And we must not lose our identity. Our mission is not finished. I nie możemy zatracać naszej tożsamości. Nasza misja jeszcze się nie zakończyła. The Lord makes us heir. Madam, please. Proszę pani. Be calm. Proszę się wyciszyć. Proszę podejść tam. Tutaj proszę podejść, niech pani podejdzie do nas. Pomódlmy się za naszą siostrę. Wyciągnijcie wasze ręce. Duchu Święty, Duchu Święty, set my heart on fire, rozpal moje serce. Holy Spirit, Duchu Święty, set my life on fire, rozpal moje życie. Holy Spirit, set my life on fire. Duchu Święty, rozpal moje życie. Come, Holy Spirit. Przyjdź, Duchu Święty. Let your fire fall. Niech spadnie ogień Twój. 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 Now you are inviting the Holy Spirit also to come upon you and in you, your entire being. A teraz zapraszacie Ducha Świętego, aby stąpił na was i na całą waszą istotę. It is a time of all of us being sent by a community and set apart for the Lord. Jest to teraz czas, kiedy jesteśmy posyłani przez naszą wspólnotę, przez Pana. Holy Spirit, Duchu Święty, set my life on fire, rozpal moje życie. Holy Spirit, Duchu Święty, set my life on fire, rozpal moje życie. You are not opening. When you see, you are not free. Just nie jesteście wolni. Be free. Czujcie się wolni, otwórzcie się. If you do like this, or... Jeśli taką przyjmujecie podstawę, Holy Spirit. Duchu Święty. Holy Spirit. Duchu Święty. Set my life on fire. Rozpal moje życie. Holy Spirit. Duchu Święty. Set my life on fire. Rozpal moje życie. Holy Spirit, set my life on fire.
Święty, rozpal moje życie. Come, Holy Spirit. Przyjdź, Duchu Święty. Let your fire fall. Niech spadnie ogień Twój. You know, if you sing with your head, jeśli śpiewasz tylko na poziomie głowy, you will get headache. To wówczas nabawisz się bólu głowy. When we sing, kiedy śpiewamy, the Holy Spirit moves like air in our entire being. To wówczas Duch Święty porusza się niczym powietrze w całym naszym jestestwie. Come, Holy Spirit. Przyjdź, Duchu Święty. Let your fire fall. Niech spadnie ogień Twój. 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 And then you start saying hallelujah if you don't have the words. Śpiewać aleluja, jeśli nie masz daru języków jeszcze. We praise you, we glorify you, we thank you. Dziękujemy I praise you, I worship you. Oddaję Tobie cześć. Your heart is not open. Wasze serca jeszcze nie są otwarte. Aleluja, aleluja, shakara banana kiriti. Yes, all of us. Tak, wszyscy. Please, 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 proszę, proszę, please. Spokojnie, get here. Spokojnie, proszę przyjmować się w zdrowie. Za dużo pan krzyczy i to wstyd przynosi panu. Proszę nie krzyczeć w nicach. Pani chce być uzdrowiona. Do you see? If you have prayer meetings like these ones, you will not like to come back. Jeśli wasze spotkania modlitewne są takie i nie chcecie, proszę usiąść. Let people deal with the deliverance. If you have a prayer meeting like that, you can sit down, please. Możecie już usiąść. Nobody wants to come to your prayer meeting. Jeśli będziecie tak się modlić słabo, to nikt nie będzie chciał przychodzić na takie spotkania. The prayer meeting dies. Spotkanie modlitewne wówczas obumrze. No fire. Nie będzie żadnego ognia. So we need to go more and more in prayer meetings. Musimy więcej i więcej chodzić coraz częściej na spotkania modlitewne. And our heart needs food. Nasze serce potrzebuje pożywienia. And food is the word of God. A tym pożywieniem jest Słowo Boże. And food is receiving the body and blood of our Lord Jesus Christ often. I to jedzenie, to pożywienie, to jest częste przyjmowanie ciała i krwi Pańskiej. And our heart opens when we are always praising our Lord. We need to learn somewhere. You go maybe in your room and learn how to praise the Lord in your own words. I nasze serce otwiera się, kiedy nieustannie chwalimy Pana. Może musisz pójść do swojego pokoju i uczyć się wychwalania Pana swoimi własnymi słowami. And the way we love is the way we praise. Sposób, w jaki kochamy, jest sposobem, w jaki chwalimy. And how can we praise the one we don't know? Jak możemy wychwalać tego, kogo nie znamy? So our God is not far away, He's with us. Nasz Bóg nie jest daleko, On jest z nami. That's why even when we begin to praise together, as we have been doing right now. Dlatego nawet kiedy zaczynamy chwalić wspólnie, tak jak teraz. What does Jesus tell us? To co wówczas Jezus nam mówi? That is deeper with us when we together praise and worship Him. Że przebywa w nas, spośród nas głębiej, kiedy Go wspólnie wychwalamy, dajemy Mu cześć. So when there is praise and worship, it's not the time to privately meet Jesus there. He wants us to be with Him. A więc kiedy jest pora uwielbienia, to nie jest to czas, kiedy idziesz
osobiście, prywatnie, na prywatną, osobistą modlitwę, ale modlimy się wspólnie. When we praise and worship the Lord, He comes and dwells in us. Kiedy wychwalamy Boga i oddajemy Mu cześć, to wówczas On przychodzi i zamieszkuje wśród nas. And we must see His works, what He does to us and for us. I musimy przyglądać się Jego dziełom, co On takiego czyni z nami i dla nas. So our heart needs to love Him. Nasze serce musi Go pokochać. And once we love Him, we can never be tired. I taką miłością nigdy się nie zmęczymy. Because the grace of God works in us and puts fire and fire and fire. Ponieważ działa w nas łaska Boża i daje nam cały czas ognia, rozpala nas. Many people ask me, Father, are you tired? Tired of what? Wielu ludzi zadaje im to pytanie: Ojcze, czy ojciec jest zmęczony? No ale czym mam być zmęczony? Once the Lord has given you the work, He will not make you tired. He'll give you the power to work. Kiedy tylko Pan da ci pewne dzieło do wypełnienia, to ty nigdy nie będziesz się męczył. So when I'm silent, I'm just visualizing what He's doing, and I am looking at myself, at Him, and with the people that I'm with, ministering to. A więc kiedy ja jestem wyciszony, to wówczas rozmyślam nad tym, co On robi, koncentruję się na tym, co On robi i na osobach, którym posługuję. So there is a time when we have to draw every noise, everything together, and helps us to worship and praise our God. A więc jest taka pora, kiedy musimy wszystkie nasze dźwięki złączyć razem i uwielbiać Pana. There is time to praise and worship Him, and there is time to be silent and contemplate with your heart what He has done, so that you will be able to exalt Him with sounds of praise and worship. Jest czas, by oddawać Bogu chwałę i cześć, ale jest też czas wyciszenia, medytacji, rozważania, tak abyś tym bardziej mógł wysławiać Pana. King David, after seeing what the Lord had done him, how much He had forgiven him, he started dancing to the extent that he forgot who he was, that he was a king and he was in public, and his clothes fell down. Król Dawid, ujrzawszy, ile Bóg dla niego uczynił, jak dużo mu wybaczył, zaczął tańczyć aż do takiego stopnia, iż zapomniał, kim jest, że jest królem, i aż opadły mu ubrania przy innych ludziach. And his wife, a jego żona, asked him, why are you putting us to shame? Zapytała go, dlaczego przynosisz nam wstyd? He says, I'm praising my Lord, I don't care. On powiedział, ja wychwalam mojego Pana, nie interesuje mnie to. The shame had gone from him. Everything was God, about God, not about himself. Tutaj to wszystko, co on czynił, nie dotyczyło jego samego, ale samego Boga. Of course, we are asking ourselves when we are in public, we need to dress up properly. We don't have to be naked. Ale oczywiście, kiedy jesteśmy w miejscach publicznych wśród innych ludzi, to powinniśmy ubierać się we właściwy sposób, nie występować tam nago. Now I want to read with you, and I try to finish Romans chapter 18. Teraz na koniec przeczytam. Chapter 8. Fragment z listu do Rzymian, rozdział 8. About life in the Spirit, living in the power of the Holy Spirit. Mianowicie o życiu według Ducha, życiu w mocy Ducha Świętego. And if you want to perhaps, I don't know about you, but for me, Saint Paul is my mentor. He converted. He had a terrible life, and he changed. And he began to focus. He's like King David, to focus on God as the Almighty, and he met Him in the power of the Holy Spirit. Dla mnie, nie wiem jak dla was, Święty Paweł jest mentorem. On miał bardzo trudne życie, nawrócił się, tak jak Król Dawid, i skupił się całą swoją istotą na Panu Bogu. And he's not ashamed of proclaiming the gospel everywhere he goes. I on nie wstydzi się proklamować Ewangelii w każdym miejscu, do którego się tylko uda. And he says, when you talk about Jesus Christ, it is power at work. I on mówi, że kiedy
przemawiasz o Jezusie, to wówczas działa moc, and saving everyone who believes, która jest mocą zbawczą dla każdego, kto uwierzy. So, let's read. Przeczytajmy więc. Life in the Spirit. Życie według Ducha. Now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Why is there no condemnation? Dlaczego nie ma potępienia? Because we know that we know. Ponieważ my wiemy, że wiemy. And especially after confessing our sins. A w szczególności po tym, kiedy wyspowiadamy się z naszych grzechów. We are not oppressed anymore. To już nie jesteśmy dręczeni. We are not slaves anymore. Już nie jesteśmy niewolnikami. We are freed. We are among the holy ones of God. Zostaliśmy uwolnieni. Jesteśmy jednymi ze świętych Boga. Our hearts have been transformed. Nasze serca doznały przemiany. The power of God is working in my mortal body. In my mortal body. Moc Boża działa w moim śmiertelnym ciele. Ciele. The power of the Holy Spirit has revived me. Moc Ducha Świętego mnie ożywia. My spirit, my body, my mind praises the Lord. Moja dusza, mój duch, moje ciało wychwala Pana. And because we belong to Him, the power of the life-giving Spirit comes and dwells in us and frees us from satanic powers, from and sicknesses begin to go. A ponieważ żyjemy w Nim, to wstępuje na nas moc Pańska, która nas ożywia i uwalnia od wszelkich mocy złego, i zaczynają też odchodzić choroby. We are freed from the power of sin. Zostajemy uwolnieni and od mocy sin, grzechu, a grzech sin leads to death. A grzech z kolei prowadzi do śmierci. The holier you are, the more sicknesses go away. Im bardziej uświęcasz się, tym więcej chorób odchodzi. You can say, but I am always confessing my sins. I go to church. Maybe there is somewhere where you need to be purified. Ale ty mówisz, no ja ciągle się spowiadam, a chodzę do kościoła. To może jest jakiś obszar twojego życia, który wymaga oczyszczenia. And every time there is something the Lord wants to give to us. Za każdym razem jest coś, czym chce nas Pan obdarzyć. And the heart which seeks Him always rejoices. A serce, które Jego szuka, zawsze jest pełne radości. So we need to examine our private prayer. How is my private prayer? And what do I speak with my heart to my God? Tak więc musimy przyjrzeć się naszej osobistej modlitwie. Jak rozmawiam z Panem Bogiem? Czy jest to modlitwa z serca? So, for instance, przykładowo. Yesterday it was a time which was we wanted to become spiritual warriors. Wczoraj był taki czas, kiedy chcieliśmy stawaliśmy się duchowymi wojownikami. Because the spirit in you is not a spirit of weakness, it's a spirit of power. Ponieważ duch, który w tobie przebywa, nie jest duchem słabości, ale duchem mocy. And so, when you are at war, how do you do it? A więc jeśli toczysz wojnę, to jak to robisz? Oh, you devil, you know, you need to go out of me. No wiesz, diable, ty musisz sobie pójść. You go out, you know, you devil, you don't understand. No wyjdź, diable, ty nie rozumiesz. Jestem Duchem Świętym. Nie, to jest walka. Sometimes the family needs to list what is going on in my family. Czasami trzeba przyjrzeć się temu, co dzieje się w mojej rodzinie. We are quarreling. We are getting accidents. Kłócimy się. Mamy wypadki. There is rebellion. Jest bunt. Wife against husband, husband against wife, children against parents, children among each other. So a spirit of rebellion and confusion. Duch zamieszania, duch buntu, mąż przeciwko żonie, żona przeciwko mężu, dzieci przeciwko rodzicom i przeciwko sobie wzajemnie. So we list what is going on and also what is going on around our area. Musimy więc przyjrzeć się temu, co takiego się dzieje w rodzinie, a także w okolicy, w naszym otoczeniu. And we clean our house.
i musimy oczyścić nasz dom. I musimy przechadzać się i mówić: Duchu kłótni, nakazuję Ci, byś odszedł. Duchu choroby, nakazuję Tobie, wyjdź z mojego domu. The devil laughs at you, says, no power. I wówczas diabeł traci moc. And when you start singing to your God, a kiedy zaczynasz śpiewać swojemu Bogu, the devil says, diabeł wówczas mówi, this man is not serious. Ten człowiek nie zachowuje się poważnie. Ta kobieta nie jest poważna. Let me take something of him. Wezmę sobie coś od niego. And also the purpose of why you and I came here. A także cel, dla którego ty i ja przybyliśmy tutaj. It is not coming to supermarket for shopping. To nie jest coś takiego jak przyjazd do supermarketu na zakupy. I want bread, I want chocolate, I want sugar cane, no, chcę I want chleba. Shoes, I want socks. Chcę chleba, chcę trochę może cukru, czekolady, jakieś buty, może skarpetki. And you come to the worker who is working in the supermarket. I podchodzisz do kogoś z personelu sklepowego. This time it's the priest. Tym razem tutaj chodzi o kapłana. He gives you everything. Daje tobie wszystko. But you go home without knowing the owner of the supermarket. Ale wracasz do domu, a nawet nie wiesz, kto jest właścicielem tego supermarketu. You don't know. Nie wiesz. You are not. They ask you, what have you done? You know, I prayed Saint Joseph, I prayed Blessed Virgin Mary, and I prayed to Saint Antonio and all these everything, and also Jesus. I pytają się ciebie, co takiego tam robiłeś? No, modliłem się do świętego Józefa, do Maryi, do świętego Antoniego litanie. No i modliłem się, na końcu mówisz, and do Jezusa. And when you go home, you still find you have pain on your thigh. You have pain on your thigh when you go home. A gdy wracasz do domu, doświadczasz bólu w udach. And you start quarreling with God. I zaczynasz kłócić się z Bogiem. I have been the whole of this week, all these 4 days, I had to postpone my work, my business, to go and have a conference, and I have come back with the same pain in the thigh. What type of God are you? I leave you now. No, wszystko odłożyłem, całą moją pracę, wszystkie moje interesy po to, żeby pojechać na rekolekcję, a wracam i dalej mnie boli to udo. Jakiego rodzaju, jakim ty jesteś Bogiem? Do you love him because of of what he gives you, or because of what you are, a child, a daughter of God, always? Czy kochasz go ze względu na to, co tobie daje? Czy ze względu na to, kim jesteś, dzieckiem Bożym, kochanym przez niego nieustannie? And the presence of the Holy Spirit in us connects us to Jesus, and we are set free from bodily pains. A moc Jezusa Chrystusa, moc Ducha Świętego łączy nas, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem i jesteśmy uwalniani od bólu. And the more our spirit is filled with God, the more we look at other things as less important. I im bardziej nasz duch jest napełniony Bogiem, tym bardziej patrzymy na inne rzeczy jako mniej ważne. And the pain will subside as we continue worshiping our Lord. A ból ustąpi, gdy będziemy nieustannie wielbić naszego Pana. So I want to encourage each other. Let's encourage each other that we are going to go more into personal prayer and talking. Try to talk with your heart to God, to Jesus Christ. Zachęcajmy się więc wzajemnie, iż podejmiemy modlitwę osobistą z serca. Będziemy mówić do naszego Pana z głębi naszych serc. This does not exclude you joining others to pray with other people. I to the whole church. Tutaj chodzi także o to, byście łączyli się w grupy i modlili się w jedności z całym kościołem. And the prayers of the church are given every week in the program of the Catholic Church. A modlitwy kościoła są nam
podawane każdego tygodnia w programie Kościoła katolickiego. And each parish has a program. Każda parafia ma swój program. And then there is the rosary. Mamy następnie różaniec. It's there. Mamy go and if you have time, ręki. You could even say the whole rosary. Morning, it is joy. Afternoon, it is salvation. By the time you reach evening, it's glorious. And by the time you reach night, it is the mystery of the light. I możemy nawet, a jeśli mamy czas, możemy każdego dnia odmawiać całość różańca. So at the end of the day, you have meditated about the mysteries of the presence of God in your salvation. I tak przez cały dzień rozważysz wszystkie tajemnice zbawienia. And also what we live is what we practice by the people we meet around. A to, czym żyjemy, to praktykujemy wśród ludzi, którzy są wokół nas. We should not back down nothing of the weaknesses or sicknesses or disappointments should not make us back down. We must continue worshiping and praising our God. I nie możemy wycofywać się, żadne trudności, żadne rozczarowania nie powinny nas powstrzymywać od nieustannego uwielbienia Boga. Continue until the power of God gives you a breakthrough. Nieustannie módl się, aż moc Boża dokona tego przełomu. God wants to use your soul. He wants to do everything with you. Bóg pragnie się Tobą posługiwać, pragnie czynić wszystko wraz z Tobą. He has in mind to heal the sick. On jest po to, by uzdrawiać chorych. To deliver those who are oppressed by the devil. Aby dokonywać uwolnienia tych, którzy są dręczeni przez diabła. To draw the unbeliever to his saving power and saving faith. Aby przyprowadzać niewierzącego do jego zbawczej mocy i zbawczej wiary. And this is going to be seen in our lifestyle of prayer. I to będzie zostanie uwidocznione w naszym, w stylu naszej modlitwy. Not forgetting to be people who shine out with the joy that of God that dwells in us. Będziemy ludźmi, którzy lśnią chwałą Boga, który w nas przebywa. We need to shine in the holiness of God. Musimy lśnić, świecić świętością Boga. And we need to examine how many times we fast. I musimy przyjrzeć się, jak wygląda nasz post, jak często pościmy. Maybe some of the healings need fasting. Może niektóre z uzdrowień wymagają najpierw postu. We need a happy holiness. Holiness does not mean we must look miserable. Świętość to nie jest jakiś stan żałosny, jest to stan szczęścia. And the Lord is asking us to contend, to look earnestly in faith for the power of God. I Pan mówi nam, abyśmy z wiarą szukali mocy Bożej. We want to have faith that the Lord can give us the power to move in good health and in success. Musimy wierzyć w to, że Bóg może dać nam moc, byśmy żyli w zdrowiu i w powodzeniu. The power of the Holy Spirit strengthens us. Moc Ducha Świętego nas umacnia. And strengthens our relationship to the Father and to the neighbor. I umacnia nasze relacje z Ojcem i z bliźnim. The Holy Spirit connects us to heaven. Duch Święty łączy nas z niebem. And brings us to a place where other people cannot reach if they are not converted. I prowadzi nas do takiego miejsca, do którego nie dotrą inni ludzie, jeśli się nie nawrócą. We sense ourselves as God's children and we sense ourselves as co-heirs with Jesus Christ. Poczuwamy się jako dzieci Boże i jako współpracownicy Jezusa Chrystusa. The Holy Spirit who raised Jesus Christ from the dead raises us up from the obstacles of sicknesses, from everything that would like to dehumanize us. Duch Święty, który wskrzesił Jezusa z martwych, wskrzesi nas, wydobędzie nas z wszelkich trudności, z wszelkich chorób, które nas poniżają. The Holy Spirit who dwells in us, Duch Święty, który w nas przebywa, gives us all the promises, daje nam wszystkie obietnice, like the way
God, like the way Jesus tells us that the Father waits for the sinful child, the prodigal son, and when the prodigal son comes, tak jak Jezus nam mówi, że ojciec czeka na syna marnotrawnego, a kiedy ten syn marnotrawny przybędzie, he embraces him. To wówczas go przytula. We are being embraced by God our Father. Jesteśmy przytulani przez naszego Boga and Ojca. God our Father is empowering us. I Bóg Ojciec daje nam moc, daje nam władzę. He doesn't want to behave like people are working in the kingdom, but people who are sons and daughters in the kingdom, everything belongs to us. I on nie postrzega nas tylko jako pracowników królestwa, ale jesteśmy jego synami i córkami i wszystko należy do nas. And we won't come out of here saying, I know that I know, I am a child of God, I am empowered, I'm a new creature. I chcemy opuścić to miejsce mówiąc, ja wiem, że jestem synem Boga, jestem nowym stworzeniem, otrzymałem od niego moc. All the promises of being a child of God have been given to me. I am a son, I am a daughter of God, and I will act in the name and by the power of God my Father. Otrzymałem wszystkie obietnice. Jestem synem, jestem córką Bożą i będę działał na sposób Boży. And I am connected with heaven. I trwam w łączności z niebem. My Lord God possesses me, embraces me. Mój Pan Bóg posiada mnie, przytula mnie. I am living the resurrected life of Jesus Christ. Prowadzę zmartwychwstałe życie Jezusa Chrystusa. And I'm brought into relationship with the Father, Jesus, the Holy Spirit, and with the neighbor. I trwam w relacji z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym i bliźnim. And the Holy Spirit who dwells in you puts to death all the powers of evil. A Duch Święty, który w tobie zamieszkuje, uśmierza wszystkie moce diabła. And day by day, the devil will stop claiming you. I tak dzień po dniu diabeł przestanie ciebie zdobywać. And we see that that when people who want to harm us, they come to us. Once they see that you are putting on Jesus Christ, you are filled with the Holy Spirit, they are trembling with fear. I także możemy zauważyć, że kiedy my już przyjmiemy Jezusa Chrystusa, to ludzie, którzy do nas przychodzą, drżą ze strachu. And don't give up, every one of us, we have started a journey. Nie poddawaj się, każdy z nas podjął tę wędrówkę. All of us have the privilege to know Jesus Christ day by day. Każdy z nas ma ten przywilej, by każdego dnia poznawać Jezusa Chrystusa. We are changed each one individually into an image of God, a son of God. Każdy z nas indywidualnie jest przemieniany w obraz Boga. So we are going to, the Lord is going to empower us, and he has already empowered us. Pan obdarzy nas władzą, obdarzy nas mocą, tak jak to zawsze czyni. We are getting free from living just a fresh a life of the flesh, the bodily life, but a spiritual life. I przestajemy żyć na sposób cielesny, a zaczynamy żyć na sposób duchowy. And when we praise our God, we praise him with spirit, in spirit and truth. A kiedy oddajemy naszemu Bogu chwałę, to czynimy to w duchu i w prawdzie. Children of God. Dzieci Boże. With the spirit raised in the power of Jesus Christ, the risen Lord. Z duchem zmartwychwstałego Pana. And we are moved from the death of sin to the resurrection of Jesus Christ, the life that is new. I przechodzimy ze śmierci grzechu ku życiu zmartwychwstałego Chrystusa, życiu, które jest nowe. So let us go home with rejoicing, dancing and praising the Lord. Udajmy się do domów, radując, chwaląc Pana, tańcząc. And let this fire not die out. We will, by reading the word of God, by praying and praying together, and always on Sunday going to church. Niech ten duch, niech ten ogień w nas nie przygasa. Czytajmy Słowo Boże, módlmy się na modlitwie osobistej, w grupach, w kościele.
and empowered by the works of mercy. The Spirit of the Lord is upon me to bring the good news to the poor, to the downtrodden, those who are suffering, to declare joy to the people I meet. I Duch Święty spoczywa na nas, byśmy głosili rok łaski Pańskiej, byśmy pomagali ludziom w potrzebie. And in prayer, we see that the Lord is looking at us and is saying, blessed are you who is poor, the one who is crying for sanctity, the one who is crying for holiness. He looks at you. You are on my heart's desire. I na modlitwie widzimy, że Pan woła błogosławieni, którzy są biedni, ubodzy, którzy szukają Go. And Jesus asks us to do small things, to meet to with the Spirit, being Spirit-filled, to do some small actions by giving people, helping them in their small needs, like water, like crying for bread and other things. And we see them also even here. I Pan przyzywa nas do takich małych czynów miłosierdzia. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym i pomagamy ludziom nawet w ich małych potrzebach, typu podanie wody, chleba. We are born of God. We are born of the power of the Holy Spirit. Zrodziliśmy się z Boga, z mocy Ducha Świętego. And we live no longer not for ourselves, but for Jesus Christ. I nie żyjemy już dla siebie, ale dla Jezusa Chrystusa. And we will be doing things in the name of Jesus. I będziemy czynić wszystko w imię Jezusa. For every action we need to know I am filled with the Holy Spirit to do things in the name of Jesus. W przypadku każdego czynu muszę pamiętać, że jestem napełniony Duchem Świętym i robię to w imię Jezusa. So I wish you a very good journey. We pray for each other. Życzę Wam bardzo dobrej wędrówki. Będziemy się nawzajem modlić za siebie, day by day, abyśmy wzrastali każdego dnia into sons and daughters of God. I stawali się coraz bardziej synami i córkami Boga. Something very interesting when we came out of here yesterday. Bardzo ciekawa rzecz, kiedy wczoraj stąd odjeżdżaliśmy. The Lord put someone for us just before we entered our house. Bóg przyprowadził kogoś nam, gdy tylko zanim weszliśmy do domu, tuż przed domem. And when I saw him, kiedy zobaczyłem tego człowieka, I thought he was going to give us some blows. To myślałem, że on nas zaraz nam wymierzy jakieś ciosy. But thank God he spoke to a woman. Ale dzięki Bogu rozmawiał on z kobietą. And the woman started giving some food. A kobieta zaczęła dawać mu pożywienie. So me as a man, I was wondering what I was trying to build myself in case he wants to beat me. A ja z kolei jako mężczyzna zbierałem się w sobie, żeby zareagować, jeśli będzie chciał mnie pobić. I was looking at him with the eyes, my own fresh eyes. Patrzyłem na niego moimi własnymi, cielesnymi oczami. But the woman looked at her with the heart. Ale kobieta patrzyła na niego swoim sercem. And yes, for food. On prosił o jedzenie. Then, when the road was cleared, I recognized I can reach out to him. I kiedy już na drodze nie było żadnego samochodu, zobaczyłem, że mogę do niego podejść. He was asking for food. Prosił o jedzenie. And I said, there is more than food you need. A ja powiedziałem, jest coś więcej niż jedzenie. Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko jedzenie. Can we pray with you? Czy możemy się z Tobą pomodlić? Then he began to change. I wówczas rozpoczęła się w nim przemiana. There is more than this people need. Jest coś więcej niż to, czego potrzebują ci ludzie. And they approach. Oni podchodzą. You know, even the children know whether you love them or you don't love them. Even children know who loves them and who does not love them. Nawet dzieci wiedzą, kto ich kocha, a kto ich nie kocha. At first they will be afraid. Na początek będą się trochę bały. Then they put an eye again to see. A potem otworzą jeszcze raz oko, by spojrzeć. Then they can wave a bit. Wtedy trochę może pomachamy. And the next time you see them waving at you. A kolejny raz, kiedy ciebie zobaczą, to zaczynają do ciebie they machać. They can read your heart. Mogą odczytywać twoje serce. And I don't know whether you have dogs here. Also, if a dog knows that you are dangerous, it will bark at you seriously. I tak samo pies, jeśli postrzega z twojej strony jakieś zagrożenie, to zaczyna na ciebie szczekać. But if it perceives that you are
kind, it will wave. You are welcome. Welcome here. Ale jeśli zobaczysz, że jesteś miły, to zacznie machać ogonkiem, ciebie witać. And sit down and read you. Who is this? Okay, I've welcomed him, but what is he here now? I usiądzie i zacznie niejako ciebie czytać, przypatrywać się, kim ty jesteś. And might also check on you on whether you are afraid. He said, I może także sprawdzić, wybadać ciebie, czy się boisz i zacząć warczeć. Are you afraid of me? Czy mnie się boisz? Or you want friendship? Czy pragniesz przyjaźni? And when you say, come, I want friendship, they will come and lick your hands. A kiedy powiesz, pragnę przyjaźni, to podejdzie i zacznie tobie lizać dłoń. And the next step you might find, he comes or she comes and sits next to you. A kolejnym razem podejdzie i usiądzie przy tobie. So our hearts are very important, purified by the Holy Spirit. Nasze serca są bardzo ważne, oczyszczone przez Ducha Świętego. Let us ask for the Holy Spirit to come. Poprośmy Ducha Świętego, by zstąpił. He has already come, but we can once more. On już wstąpił, ale może jeszcze raz. Do you want to be drunk? Czy chcecie się upić? Tell the Holy Spirit. Powiedzcie Duchowi Świętemu. Holy Spirit. Duchu Święty. Yesterday. Wczoraj. Evening. Wieczorem. I received you. Przyjąłem ciebie. I became hilarious only, but now I want to be drunk. Ja tylko śmiałem się, a teraz chcę się upić. Please go deeper. Proszę wejść głębiej. Into my entire being. W całą moje jestestwo. My spirit, my mind, mojego my body. Ducha, mój umysł, moje ciało. Oto jestem. Come, przyjdź. Do with me what you want. Czyń ze mną co tylko chcesz. Okay, now the Holy Spirit has heard. Just open your heart by a gesture of opening your hands. Duch Święty już usłyszał. Teraz otwórz swoje serce gestem otwartej dłoni. Unfortunately, we still have obstacles. There are some chairs. Imagine there were no chairs. All of us would be okay. We are ready. Are you ready? Czy jesteś Come, Holy Spirit, make Przyjdź me drunk. Duchu Święty, spraw, bym się upił. Don't. The Holy Spirit is touching you individually, so don't look at others. Duch Święty dotyka ciebie w sposób osobisty. Nie patrz więc na innych. If someone is falling, just give him a touch and help him to fall well, and then you continue with your being soaked in by the Holy Spirit. Jeśli ktoś opadnie, to pomóż mu tylko, żeby dobrze upadł. I trwaj dalej na modlitwie. So you are being anointed. It's the oil of gladness is coming. Jesteście namaszczani. Przychodzi olejek radości. Moving through your head, removing all the schizophrenia, depression, the tumors. Przechodzi przez twoją głowę usuwa wszelkie schizofrenie, depresje, guzy. All the hidden anger out. Niech wyjdzie cały ukryty gniew. The pressures in your life. Depresja w waszym życiu. Wszystkie obciążenia w życiu. You are filled with the compassion of the Lord. Jesteś napełniony współczuciem ze strony Pana.
If you are not drunk, ask him. He is ready to make you drunk. Jeśli jeszcze się nie upiłeś, to poproś go. Chcę więcej. Chcę się upić. Pragnę tego upojenia tobą. The glory of the Lord is upon us. It's like a cloud upon us. Chwała Pańska spoczywa nad nami, jest niczym obłok nad nami. Even the children, stop writing and receive the Holy Spirit. Children also need to help the children to pray. Nawet dzieci, przestańcie pisać, rysować. Przyjmujcie Ducha Świętego. Trzeba pomóc dzieciom w modlitwie. Otwórzcie swoje rączki. Otwórzcie rączki dla Panu. Thank you, children. Dziękuję wam, dzieci. You know, Jesus loves you so much. Wiecie, Jezus was tak kocha. Sit down. Let the child sit down. Pozwólcie, żeby dziecko usiadło. Don't look outside for the Holy Spirit. The Holy Spirit is upon you and penetrating your entire being. You just close your eyes and let your mind, your heart, your body, your whole being transformed by the Holy Spirit. Nie szukaj Ducha Świętego gdzieś na zewnątrz. On jest w tobie. Zamknij I believe oczy. You are in me, Holy Spirit, and I welcome you. I pozwól Duchowi Świętemu dokonywać przemiany. Potrzebuję Cię, Duchu Święty, zapraszam Ciebie. And it is not the time to think of your family. The Holy Spirit, as He comes in you, He's already also in your family, taking care of that. Nie jest to teraz pora, aby rozmyślać nad swoją rodziną. Kiedy Duch Święty Ciebie napełnia, to także troszczy się wówczas o Twoją rodzinę. Release miracles, O Lord. Wylej, Panie, swoje cuda. Through the ministry of your apostolic church. Wylej swoje cudy poprzez posługę Kościoła. Let there be signs and wonders upon your people. Niech nad Twoim ludem pojawią się znaki i cuda. In the name of Jesus Christ, w imię Jezusa Chrystusa. Release signs and wonders and let them be filled with the Holy Spirit. Boże Ojcze, okaż swoje znaki i cuda. Niech oni będą napełnieni Duchem Świętym. Are you drunk? Czy jesteście już upojeni? You need more. Yes, ask for more. Proście o jeszcze więcej. Potrzebujecie więcej. I need to be filled more and more. I want to be completely drunk of you, Holy Spirit. Muszę napełniać się coraz bardziej i bardziej. Chcę się całkowicie upoić Tobą, Duchu Święty. And like David, let my bones dance for joy. Let my lungs, my lips, everything, let it dance for joy. I tak jak Króla Dawida, niech moje kości, niech całe moje ciało tańczy z radości. Yes, move in us, Holy Spirit. Poruszaj się our w nas, Duchu Świętym, w naszych kościach. Free. One będą our uwolnione. Will be new. Nasze płuca zostaną odnowione. Our intestines will be new. Nasze jelita będą nowe. Move in us, and the blind will see. Move in us. Poruszaj się w nas, Duchu Święty, a niewidomi przejrzą. Chromi będą chodzić. Poruszaj się w nas. Rak odejdzie. Depresja odejdzie. Poruszaj się w nas. Działaj w nas. Nadciśnienie odejdzie. Działaj w nas. Nasze nerki będą wolne. Poruszaj się w nas.
Nasza wątroba będzie uwolniona. Poruszaj się w nas, Duchu Święty. The fibroids will go, move in us, O Lord. Włókniaki odejdą. Poruszaj Sterility się w nas. Will go, move in us, Niepłodność odejdzie. Poruszaj się, Duchu Święty. Przemieniaj nas swoim ogniem. We will be purified and sanctified. Zostaniemy oczyszczeni move i uświęceni. Us, move in our mind. Poruszaj się w nas, Duchu Święty, w naszym umyśle. Our hearts will change. Our thinking will change. Nasze serca się przemienią. Zostaniemy przemienieni zgodnie z planami Bożymi. Moving us, we will love according to, your, to the way you love us. Moving us, Holy Spirit. Poruszaj się w nas, Duchu Święty. Będziemy kochać tak, jak Ty nas miłujesz. Poruszaj się w nas. Migraines will go. Moving us, Holy Spirit. Migreny odejdą. Poruszaj się w nas, Duchu Święty. We'll be free from allergies. Moving us, Holy Spirit. Zostaniemy uwolnieni od alergii. Poruszaj się, Duchu Święty. All the pain will move. Moving us, Holy Spirit. Cały wszystki ból, wszelki we'll ból odejdą. Moving us, Holy Spirit. Dokonamy przebaczenia. Poruszaj się w nas, Duchu Święty. We'll be free from all the addictions. Moving us, Holy Spirit. Będziemy wolni od wszystkich uzależnień. Poruszaj się w nas, Duchu Święty. We'll be compassionate. Moving us, Holy Spirit. Będziemy pełni współczucia. Poruszaj się w nas, Duchu Święty. And Lord Jesus, Panie Jezu, cleanse us with your precious blood. Oczyść nas swoją drogocenną krwią. And the oppression of the devil will go. I dręczenia diabła odejdą. Yes, there is that healing flowing into the lungs. Tak, teraz następuje to poruszenie uzdrowienia w płucach. People being healed from fibroids. Ludzie są uleczani z włókniaków. These are only a few signs we are announcing. To są tylko niektóre ze znaków, o których teraz mówimy. 17 women being freed, they were crying together with their husband for children, and now being freed and given the power to be able to receive children. 17 kobiet jest teraz uwalnianych. One wołały razem ze swoimi mężami. Teraz będą mogły porodzić dzieci. There is a movement into the feet right now. People are being healed from the pain they've been having in their feet. Następuje teraz poruszenie w stopach. Ludzie są uzdrawiani z bólu, którego doświadczali w stopach. People are looking at their people in the family with a new outlook. They see them as friends, as loving, and they love them right now. Ludzie teraz patrzą nowym wzrokiem na bliskich w rodzinie, widzą przyjaźń, miłość. People being freed from pain in the shoulders. Ludzie uwalniani są od bólu w barkach. Many other things are taking place. I dzieje się wiele innych rzeczy. Some people think they find they are funny. It's you are drunk. It's, even if you are not laughing or what, you are drunk. So it's not funny. It's the Holy Spirit moving in your entire being. Niektórzy ludzie sądzą, że jakoś dziwnie, śmiesznie się zachowują, nawet jeśli nie śmieją się. Tutaj nie chodzi o to, że wyglądacie śmiesznie, ale to wy zostaliście napełnieni Duchem Świętym, jesteście nim upojeni. We want to thank the Holy Spirit for his presence in us. Chcemy We want to thank Jesus for giving us the Holy Spirit and God the Father for the Holy Spirit. Chcemy podziękować Duchowi Świętemu za jego obecność pośród nas. Chcemy podziękować Jezusowi Chrystusowi za to, że posyła nam swego Ducha i chcemy za Ducha dziękować Bogu Ojcu. And we ask Mother Mary who was filled with the Holy Spirit and set to work to pray for us that we too may continue to give Jesus to others, to the people we meet. I prosimy
Matkę Maryję, która została napełniona Duchem Świętym, aby modliła się za nami, abyśmy nieustannie trwali w życiu w Duchu Świętym. Hail Mary, full of grace. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona. In the name of the Father, w imię Ojca, of the Son, i Syna, and of the i Holy Ducha Spirit. Świętego. Amen. So the journey has started. Rozpoczęła Thank się so nasza much. Wędrówka. Bardzo you. Wam dziękuję. Kocham Thank Was. You. Thank you. Dziękuję.